No, czas na następną lekcję z programowania. p 5 czeka. Jeszcze go co prawda nie widzicie, ale zaraz będzie. No i dzisiaj sobie pomówimy króciutko na temat losowania. Spójrzmy na nasz program, który do tej pory był. Nasz program miał zmienne, które się zmieniały. Jeżeli ktoś z Was nie obejrzał poprzednich odcinków, to zdecydowanie zachęcam. I te zmienne się zmieniały w sposób określony. Czyli zawsze było to plus 1, plus jeden, plus jeden. Czyli uruchamiałem program i mój prostokąt sobie rósł, czyli mój kwadrat w tym momencie, ten specyficzny prostokąt sobie rósł. Tak samo kolor tła też się od czarnego, od zera do 255 zmienił. No i teraz chciałbym wprowadzić losowanie, żeby ten kolor tła na przykład był losowy. Tak? I teraz ja tu, gdzie mam kolor tła, o... To wywale, nie będzie już tego zwiększania się. Czyli jest on zawsze u mnie czarny w tej chwili. A właśnie, zanim to zrobię, to żeby jeszcze nie popełnić tego samego błędu co ostatnio, zrobię sobie duplikat tego projektu, żeby mi tamten stary projekt został na pamiątkę. Natomiast nowy projekt nazwę sobie losowanie. Tak, a może nawet odcinek. 0,3 losowanie. No i teraz ten projekt zacznę już zmieniać, czyli wywalam kolor tła. No i kolor tła mam po prostu czarny. I zanim go użyję, tu o w tym miejscu kolor tła równa się random. Random, czyli losuj, losowa liczba. I co? 255. Jaki efekt? No, troszkę daje po oczach, dlatego że to się wykonuje ileś tam klatek na sekundę. Troszkę to spowolnimy, czyli w funkcji set, setup zrobimy frame rate na na przykład 3 razy na sekundę. Tak, żeby tak nie migało, to będzie 3 razy na sekundę się zmieniało. Uwaga! O! I teraz zresztą też ten. Kwadrat mi rośnie dużo wolniej, tak? Ponieważ zmieniłem teraz częstotliwość wykonywania się funkcji draw, zmieniłem do 3 razy na sekundę. Czyli bardzo pomalutku, bardzo spowolniłem. No, mamy tylko 3 klatki, 3 fps tak? No, ale to nam na razie wystarczy. No i teraz co to znaczy ten random? Wracam do random. Random losowa liczba od 0 do 255. Jak wylosuje 0, to jest czarny, jak wylosuje 255, to jest biały, a jak wylosuje jakąś liczbę z pośrodka, no to będzie to w tym momencie kolor odpowiednio szary. Natomiast ja bym chciał, żeby losowało na przykład same ciemne kolory albo same jasne kolory. O, na przykład od 200 do 255. Wtedy mogę zapisać w ten sposób. Uruchamiam I teraz są same jasne kolory, ponieważ nigdy nie zejdzie poniżej 200. Tak? O tym pamiętajcie, że może być albo jedna liczba w random, albo dwie liczby w random w tym momencie określamy od do przedział losowania. No i jeżeli dobrze pamiętam, to 200 bywa losowane, a 255 nie. Yy, możemy to sprawdzić wpisując. No nie, no właśnie, nie sprawdzimy, jak wprowadzimy 200. 54, ale to i tak w ten sposób nie zobaczymy, bo i tak będzie prawie że biały, ale nie wiemy, czy się kiedykolwiek 255 wylosowało, czy się zawsze tylko 254 losuje. Ale dla pewności mogę tu dać 256. No, różnicy nie widzę na moim monitorze. To by trzeba było przeczytać w dokumentacji do funkcji random. Czy ona ten ostatni, ale jeżeli dobrze pamiętam, to ostatniej tej liczby tutaj nie bierze pod uwagę. Czyli od 100, tu byłby przedział ostry z tej strony 100, a z tej strony 256, nieostry. Już nie wylosuje liczby 256. O, mógłbym to sprawdzić, wypisując to na konsoli, czyli console, sol, log i color, tła. Tak? No, i zmienię tutaj na 254, żebym no nie miał takiego dużego rozrzutu. I co się pojawi na konsoli? No, zasłaniam Wam, tak? Spróbuję się schować. Pojawiają się liczby, które są liczbami rzeczywistymi, bo funkcja random losuje liczby z przecinkiem, tak? Ale w naszym przypadku jest ważne to, co jest przed przecinkiem. No, i wygląda na to, że tutaj nie będzie dochodziło do 256, ale 255 z hakiem wtedy JavaScript obetnie ten przecinek. No więc, skoro, skoro nie pojawi się tutaj 256 nigdy, no to po obcięciu przecinka maksymalna wartość jest 255. 254 też się pojawia. I tego typu wartości. No. Wracam do Was. Nie, nie ten skrót klawiszowy, wracam do Was, jestem. Znów mnie możecie podziwiać tutaj na ekranie. A ja na tym etapie chciałbym zakończyć ten odcinek. To taki króciutki odcinek o losowaniu. Będziemy losowania używać bardzo często w następnych odcinkach, dlatego tu musicie sobie przyswoić, że funkcja random może mieć albo jedną zmienną, wtedy od zera do tej zmiennej, albo dwie zmienne, wtedy od do. O, tutaj 100. I wtedy jest od 100 do 255 wylosowany. A w zasadzie do 256, ale nie dochodzi, bo z przecinkiem, więc jak obetniemy przecinek, to do 255. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć i pa.